Przed nami ostatnie świąteczne przygotowania. Taka świąteczna krzątanina trwa także w karlińskiej wiosce dziecięcej SOS. Do Wigilii przygotowuje się tam 70 dzieci. I większość z nich ma jedno świąteczne życzenie – znaleźć nowych rodziców. Pierogi już ulepione, teraz czas na naukę kolęd i pastorałek. W domu pani Doroty mieszka 6 dzieci. Wszystkie napisały już listy do świętego Mikołaja z prośbą o prezenty. O biżuterię, o perfumy i o MP3. I wszyscy są przekonani, że prezenty dostaną. Tak. Myślę, że tak. Dlatego, że się już znamy, mieszkamy razem tutaj od 3 lat. Znamy swoje potrzeby, słuchamy się, także myślę, że znajdzie każdy coś, o czym pisał i marzył. A wiadomo, prezenty dostają tylko grzeczne dzieci. A czy są grzeczne, sprawdza się na przykład podczas świątecznego sprzątania. Sprzątam pralnię i no, ciuchy mam już pokładane dawno. Z 17 rodzeństw, które mieszkają w wiosce dziecięcej, tylko 12 ma kontakt ze swoimi biologicznymi rodzicami. Kilkoro wyjechało do rodzin na święta. To także trudny okres dla wychowawców. Mimo tego wszystkiego, co robimy tutaj, tych wielkich emocji, więzi, tego, że naprawdę jest to przygotowany czas rodzinnie, tak możemy powiedzieć, to wiemy, że miejsce tych dzieci nie powinno być u nas. Karlińska wioska jest jedną z 4 w Polsce. Tu 2 domki wciąż stoją puste. Brakuje wychowawców. Tego należałoby życzyć wioskom na święta, nowych rodziców zastępczych.